Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, na początku się mega zaśmiałam, dlatego że pewnie w tej fryzurze mnie widzicie 20 raz w filmikach, a myślicie, że to znaczy... Bo ogólnie nagrywam w ciągu dnia milion filmików, zaczynam, kończę vlogi i w ogóle masakra, także filmików w moim wydaniu dzisiejszym będzie troszkę. I słuchajcie, stwierdziłam, że zacznę kolejnego vloga, jak to zawsze robię. Ja potrafię w ciągu dnia naprawdę, to znaczy w ciągu dnia potrafię właśnie zakończyć i od razu zacząć nagrywać nowego vloga. Ja jestem po sprzątaniu, co wiecie pewnie z poprzednich vlogów. I teraz muszę iść wynieść śmieci, póki Liluni nie ma będę robiła sałatkę, bo przyjadą rodzice ją odwieźć i stwierdziłam, że sobie zjedzą ze mną sałatkę, więc... Okej, więc czysto teoretycznie mam maskę i mogę iść wyrzucić śmieci, juhu! Dobra, taki żarcik, dobra, idę się zbieram, bo muszę się brać za robotę. Pięknie! Mama kupiła kredeczki. No to narysuj coś, mamie. Ślicznie! Nie w tą rączkę, Lilunia. No w drugą. Pięknie! Ale ślicznie to ty narysowałaś? Lila narysowała? Pięknie, brawo kochanie. Mama jest bardzo dumna. Pokaż wszystkim, jak pięknie jesz borówki. Aj. Całe do buźki. Mniam, 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 mniam. Pycha? Ale pięknie, Lileczko. No ślicznie. To ty narysowałaś? Lili narysowała doskonale. Przepięknie rysujesz, mama bardzo jest dumna. Brawo. Słuchajcie, przychodzi do mnie paczka. Mówię, kurde, co jest? Nic nie zamawiałam. Mówię, jeszcze jakieś DPD. A to moja najlepsza przyjaciółka. Wysyła mi tutaj... cichaczem, to o czym, nie wiem, z dwa dni temu gadałyśmy i jestem w szoku, Boże, pozdrawiam Enię. I powiedziała, że to przepięknie pachnie i słuchajcie, otworzyłam to i normalnie zżarłabym to, uwierzcie mi. Coś pięknego, no normalnie sam arbuz, a ja zapach arbuza kocham. Naprawdę, muszę to zaraz przetestować, bo już jestem ciekawa. Pachnie ładnie? Bardzo? A więc kochani, nie odzywałam się w sumie do was parę dni, jakoś tak nawet nie wychodzę z Lili na spacer, do dupy się czuję i nawet nie chodzi fizycznie, ale też psychicznie, jakoś tak nie wiem, tutaj Lilunia je lizaczka z witaminkami, tak? Nie jestem ostatnio jakoś sobą. Nie wiem, co się dzieje. Jakieś słabsze dni przychodzą chyba, nie wiem, taka pogoda też miała być dziś ładna, ale niezbyt. Mówię, pójdę z Lili na rowerek, ale tutaj tak powiem wam, że pochmurno, tak naprawdę pogoda nie służy temu i nie sprzyja, żebym się jakoś lepiej czuła. Ale w sumie no trudno minie ten pewnie okres. A ja sobie tutaj leżę z Lili jednorożcem. Ogólnie chciałabym się was spytać, bo może macie też ten problem u swoich dzieci, że się rozdwajają paznokietki u stópek. I czy macie na to jakiś patent, czy coś podziałało, czy to po prostu jakiś taki okres. Pomyślałam, że Lili witamin nie ma, właśnie dlatego kupiła mi tam lizaczki z witaminkami, co jakiś czas jej daje. Daje jej soki z witaminą i tak w sumie ona je i dużo owoców i warzyw,
Więc tych witamin chyba jej nie brakuje, ale nie wiem. Nie wiem, czym są spowodowane te paznokcie. I może coś mi polecicie na to. Bo u rąk to jeszcze spoko, ale te u nóżek mnie troszkę niepokoją. No, także jak coś, to napiszcie do mnie czy coś, bo nie wiem, co mam robić dalej. A ogólnie ja ostatnio, słuchajcie, bo ja mam problem, bo mam tego fanpage'a, którego podaję wam w linkach niżej do mnie na Facebooku, ale tak naprawdę ten fanpage praktycznie nie działa. Ja tam weszłam ostatnio, bo mi się udało, ale mam problem, żeby dodawać w ogóle tam posty przez telefon, tylko mogę na laptopie, a ja na laptopie nie siedzę, bo nie mam tak naprawdę tutaj teraz. Nieważne, już pisałam nawet do Facebooka, ale to jakieś cyrki są tam. I właśnie weszłam na tego fanpage'a, bo mi się udało, a tam tyle wiadomości od was było. I serio, jeżeli macie ochotę się czegoś dowiedzieć, ale żeby to były też ważne rzeczy, bo jak piszecie: hej, co tam? Wiecie, ja was tak nie znam, to co chcę wam pokazać w filmikach, to pokazuję. I ciężko mi napisać, co tam u mnie, przecież wiadomo, że się nie będę teraz każdemu wam zwierzać z tego, jak się wszystko miewa. Chociaż nie o to chodzi, że nie chcę o tym mówić, tylko po prostu, wiecie, od tego mam swoich przyjaciół, więc fajnie, jak piszecie w jakichś sprawach konkretnych. I właśnie też dużo było tam wiadomości, ale nie przeczytałam nawet połowy z nich, a większość z nich to było już bardzo dawno też napisana. A jeżeli chcecie zadać mi pytanie, to musicie zadać na moim prywatnym Facebooku, a możecie mnie namierzyć poprzez grupę Pandzioszki, która też jest niżej w linkach. I na tej grupie Pandzioszki w ogóle są wszystkie aktualizacje. Pytam was, co na przykład byście chcieli zobaczyć, dodaję linki, to od razu wam przychodzi powiadomienie, że dodałam filmik. Także wpadajcie tam koniecznie. Nie. Mama ma włosy, brawo, Lilunia. Ale dama z ciebie, prawda? Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, normalnie zaraz szału dostanę. Wyciągam za pierwszym razem bagietkę i była niezrobiona. Włożyłam dosłownie na 3 minuty i ona tak się spiekła. No normalnie nie wiem, co mam zrobić. Tak się wkurzałam, że masakra. Słuchajcie, ja się w sumie do was tak mało odzywam i pokazuję, bo dopadły mnie kobiece sprawy, jestem totalnie do kitu, nic mi się nie chce, wszystko mnie boli, no i właśnie nienawidzę tych dni, ale każda kobieta musi je przejść. Dobrze wspominam czasy, kiedy po ciąży nie miałam tych kobiecych dni. Nie no, ale naprawdę było fajnie. Teraz już nieco gorzej, ale no trzeba to przejść i... chciałabym wam tylko wspomnieć, że myślę, że tak przyszłego, może jeszcze kolejnego tygodnia, może zacznie się coś ruszać w ten sposób, że zacznę nagrywać w końcu holo, o które też mnie pytacie, też będę wam pokazywać jakieś nowe
kosmetyki, gadżety i tak dalej. Mam nadzieję, że to pójdzie w takim dobrym kierunku i że jednak ta poczta nie zawiedzie i będzie tak jak zawsze. No chyba, że przez tę sytuację, w której się teraz znajdujemy, może coś się troszkę opóźnić, ale no to jak coś, to i tak to się pojawi, tak? Bo podjęłam fajne jakby działania, żeby tutaj Wam pokazywać, bo właśnie dużo też osób pisze, że już dawno nie było holu, jak były wcześniej kiedyś co jakiś czas, tak teraz żaden. No ale wiecie, no to właśnie dlatego, że wszystko tam jakoś nie działało zbyt szybko, a ja też nie lubię, Bóg wie ile czekać na moje zamówienia. Także tylko Wam o tym wspomina. No i jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że wiecie, chciałabym dla Was nagrać wieczorną, poranną rutynę i mam powiedzmy teraz takie bardziej, większe możliwości, dlatego że Lili jest bardziej samodzielna niż kiedyś i jest mi to łatwiej nagrać, ale z drugiej strony ona potrafi mi na przykład zasnąć o niespodziewanej godzinie. Na przykład wczoraj zasnęła o godzinie 20, gdzie chodzi czasami spać o 1, 24. I słuchajcie, no przespała całą noc i ja jestem w szoku, bo ona nie może sobie wyrobić takiej jednej pory. Nie wiem, czy to też przez to, że byłyśmy na dworzu, była zmęczona. Myślę, że to też główny to był czynnik. Ale no mówię Wam, katastrofa jest z tym, że właśnie nie mogę wyczuć, w którym momencie ona tam będzie chciała jednak pójść spać. Staram się ją coraz później też jakby kąpać, bo kąpałyśmy się różnie, tam nie wiem, 17, 18, 19. A teraz na przykład wczoraj ją kąpałam, nie wiem, o 20. Przed 20, bo ona chwilę po 20 już spała. No i wiecie, i tak staram się troszkę przełożyć, dlatego że teraz dni będą troszkę dłuższe, żeby ona się też przestawiła na to, bo ja i tak bardzo późno chodzę spać. I wiecie, ona wstaje mi o 8 rano, a ja jeszcze bym do 10 sobie pogniła w tym łóżku. Ale mniejsza. Dobra, jeszcze pytałam Was ostatnio na grupie Pandziorzki, na którą Was zapraszam, co byście chcieli zobaczyć. I oczywiście właśnie tam było, że hole, że tą wieczorną rutynę, że foodbooki, coś takiego, że co jemy z Lili. Ja zaczęłam nagrywać foodbooka, jak był Krzysiek, ale powiem Wam, że teraz, jak go nie ma, to ja nie go... Nie ma? Chcesz jeszcze herbatki? Dobrze, mama zrobi. Dobra, zaraz do Was jeszcze powiem o tych foodbookach, tylko idę i herbaty dorobić. No właśnie, jeżeli chodzi o te foodbooki, to zaczęłam nagrywać je jak był Krzysiek, ale teraz słuchajcie, jak ja nie gotuję na taką ilość, to ja na przykład robię sobie coś na szybko, bo nie chcę się po prostu... Liluś, cicho. Albo robię rosół, albo jakąś inną zupę. Robię takie coś, co Lili lubi. A wcześniej na przykład robiłam takie jakby dwa rodzaje dań, że też dla Lili. A teraz to tak my różnie jemy. Nie, nie, co jest? Chodź się tu pokaż. Jezu, naprawdę Lili ostatnio ma taki jakiś buntowniczy, ten chodzi, krzyczy. Ja mówię, Boże święty, ileż to można? No chodź się tu pokaż. No pokaż się. A gdzie ty tam patrzysz? Już patrzysz, co zbroić. Pomachaj wszystkim tutaj. Dlaczego? Halo! No i no. Dobra. Także te foodbooka ja zaczęłam nagrywać już x lat temu, ale ja go myślę, że skończę. No będziecie musieli się uzbroić w dużą cierpliwość. Tutaj w ogóle świąteczna jeszcze z Holandii zakrzona torba, ale w nią się pakuje. Bo będziemy jechać do mojej mamy na noc i muszę tutaj popakować dużo pampersów. One wszystkie, kurde, takie powyginane, bo Lili zakłada swoim lalkom. Dobra, wezmę wszystkie, one na pewno nie zginą. I muszę tutaj jeszcze parę rzeczy spakować dla niej. I nie wiem, czy taksówką podjadę. Muszę zobaczyć. Cześć, bałaganiarzu 3000. No cześć. A jak się daje cześć? Cześć, żółwik. Piona. Dziesiona. Piętnacha. I ciacha. Muszę jeszcze tutaj sprzątnąć, żeby jak wróciła, żeby nie było takiego syfu. No i trzeba wyciągnąć ci jakieś ubrania, prawda? Ty już wiesz, gdzie iść. Tutaj, tutaj.
Dobra, kochani, zaraz po mnie tata przyjedzie, więc ja się już zbieram. O Jezu, muszę tylko tu wszystko powyłączać. I lecę do rodziców, bo tata by później po mnie nie mógł przyjechać, bo do pracy jedzie. No. I w sumie, wiecie co, ja się z wami już chyba pożegnam. I zobaczymy się w następnym vlogu, bo ja wtedy to zmontuję rodziców i zacznę nowego vloga. Także łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!